witam Państwa. Gościem w programie jest dziś mecenas Anna Wichlińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W naszym cyklu dotyczącym ważnych zagadnień prawnych poruszamy dziś kwestię świadczeń pielęgnacyjnych dla osób, które zajmują się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Jak to wygląda? Czy to orzecznictwo w tej kwestii, na przykład jeśli osoba pobiera na przykład emeryturę, jak wygląda orzecznictwo w tej kwestii? Czy takie świadczenie wtedy jest zawieszane, czy nie? Czy mamy przykłady spraw, które w tej kwestii zostały wygrane? Przykłady spraw mamy i jeżeli chodzi o tą pierwszą część pytania, jak wygląda orzecznictwo, to niestety był taki moment, okres dość długi, że ono było w miarę stabilne, ale teraz to orzecznictwo zmienia się i zmienia się niestety na niekorzyść tych osób, które są upoważnione do pobierania tego zasiłku pielęgnacyjnego. O co chodzi? Chodzi o to, że wcześniejsze orzecznictwo niejako nakazało organom pierwszej instancji, czyli opiece społecznej, MOPS-om, gminnym ośrodkom pomocy społecznej, żeby to świadczenie pielęgnacyjne wypłacane było w ten sposób, że osoba zachowuje prawo do emerytury, pobiera emeryturę, która jakby z natury rzeczy jest niższa, no z uwagi na to, że osoba zajmując się całe życie dzieckiem niepełnosprawnym czy członkiem rodziny niepełnosprawnym nie wypracowała takiej emerytury jak osoba pracująca powiedzmy na pełen etat, w związku z czym uzyskiwała jakby świadczenie pielęgnacyjne uzupełniające do wysokości tego świadczenia. W związku z czym tak było przez, myślę, że rok, półtora roku i to było na podstawie jednego z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny nakazał w ten sposób właśnie interpretować ustawę o świadczeniach rodzinnych, że emerytura, sam fakt automatycznego przejścia na emeryturę właśnie nie niweczy tego prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Teraz Naczelny Sąd Administracyjny w innym wyroku, w sprawie indywidualnej, zmienił sposób interpretowania, interpretowania tego przepisu tak, że osoby, które mają prawo do zasiłku, do emerytury, a chcą pobierać zasiłek pielęgnacyjny, który nominalnie jest po prostu wyższy i jest to bardziej opłacalne dla tej osoby, muszą prawo do emerytury zawiesić. W praktyce niestety wygląda to w ten sposób, że osoba ubiega się o wypłatę w momencie przejścia na emeryturę, składa wniosek o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego i organ pierwszej instancji, mając taki, a nie inny, wprost wyrażony przepis ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych, który mówi, że traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ten, który przechodzi na emeryturę i kropka. Literalnie ten przepis jest jasny. Kwestia jego interpretacji, która została wprowadzona przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach indywidualnych, właśnie daje możliwość uzupełniania, czy dawała możliwość uzupełniania świadczenia, a teraz daje taką możliwość, żeby właśnie zawiesić prawo do emerytury i uzyskać w pełni świadczenie pielęgnacyjne. Tylko właśnie ten problem polega na tym, że od momentu złożenia wniosku osoba musi przejść po raz kolejny ten etap procedowania administracyjnego, który jest długi, bo trzeba się odwołać od odmownego wniosku, a one są niestety odmowne w MOPS-ach czy w GOPS-ach. Następnie samorządowe kolegia odwoławcze, dotychczas nie było takiego orzeczenia, które jest mi znane, a które by uchylało tą decyzję, więc kolejnie należy... Ośrodki pomocy społecznej liczą, że to sąd zadecyduje w tej kwestii, dokładnie tak? Tak, a zanim sąd zadecyduje, trzeba przejść jeszcze ten etap pośredni, czyli samorządowe kolegia odwoławcze. Sądy decydują, owszem, ale kolegia odwoławcze znowu odwołują się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i ten cały proces, no, niejako czteroetapowy, trwa półtora roku, dwa lata. A co w tym przez czasie, ten czas właśnie? Przez ten czas osoby pobierały, czy pobierają w dalszym ciągu emeryturę, bo do niej mają prawo. I jak Naczelny Sąd Administracyjny w ostatnim wyroku, to był wyrok z 20 roku, orzekł, że właśnie nie ma podstaw do tego, żeby kawałek emerytury, czy całą emeryturę pobierać i część tego świadczenia pielęgnacyjnego, bo zmieniają się podstawy ubezpieczenia tych osób, więc należy zawiesić prawo do emerytury, uchylając wszystko aż do etapu pierwszej instancji i wtedy ta pierwsza instancja, mając z powrotem do rozpoznania tą sprawę, wzywa osobę do tego, żeby podała decyzję ZUS-u o tym, że zawieszona jest jej emerytura. I ta osoba przynosi decyzję ZUS-u i jest tak, że emerytura zostaje zawieszona, a zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany w całej wysokości. I wszystko jasne, tylko że ten etap dwuletni od momentu złożenia wniosku do momentu wydania decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego jest jakby
przepada, dlatego że ostatnie decyzje są takie, że w pierwszym punkcie przyznaje się prawo do zasiłku pielęgnacyjnego niejako na bieżąco, czyli od momentu złożenia wniosku czy oświadczenia o zawieszenie emerytury, ale w okresie, kiedy był ten spór sądowy od pierwotnego złożenia wniosku do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, odmawia się prawa do przyznania tego wyrównania zasiłku pielęgnacyjnego. W związku z czym jakby ta praktyka idzie w bardzo moim zdaniem złym kierunku, że to ta odmowa jest opłacalna, no bo wiadomo, że wtedy nie trzeba... Nie przyznaje się w tym czasie świadczenia, tak? A ten czas jest dość długi. I jeszcze jedna rzecz, która też w praktyce wychodzi i mam nadzieję, że nie będzie zasadą, ale się przewija, że wraz z taką decyzją, częściowo przyznającą zasiłek pielęgnacyjny, a częściowo odmawiającą jakby tego wyrównania, osoby, które są upoważnione do pobierania tego zasiłku, otrzymują takie formularze, w których jest napisane, że no do podpisania oczywiście, ale jest to taka sugestia, żeby zrzec się prawa do odwołania od tej decyzji. Zrzeczenie się według przepisów administracyjnych prawa do odwołania od decyzji powoduje, że ta decyzja po prostu od momentu złożenia oświadczenia ona się uprawomacnia. Ale ona się uprawomacnia w całości, czyli w zakresie takim, gdzie przyznano, ale w zakresie takim, gdzie od 2 powiedzmy lat odmówiono wypłaty. I nie można tej decyzji zaskarżyć, dlatego że tak interpretują to urzędy, uważam, że niesłusznie, że w momencie jak się zaskarży tą decyzję, to zaskarży się ją w całości. Czyli osoba zostaje w takiej sytuacji, że ma zawieszoną emeryturę i nieprawomocną decyzję. A jak nieprawomocna, to nie ma podstaw do wypłaty. Czyli nie ma w ogóle źródła w tych. Dokładnie. Doprowadza to do takiej sytuacji, więc osoby już jakby rozważając tą swoją sytuację z 2 stron niekorzystną, muszą przyjąć taką drogę, czy takie wyjście, bo zostają bez żadnego uposażenia. Tymczasem prawo, mają prawo do odwołania się od tej decyzji, moim zdaniem, tak? Decyzję można zaskarżyć częściowo, czyli zaakceptować punkt 1, niech on się uprawomocni, a w zakresie punktu 2 wywieźć odwołanie. Przy czym interpretacja jest taka, jeden wniosek, jedna decyzja, jedno odwołanie. Więc jeżeli skarżymy, to decyzję w całości i taką usłyszałam ostatnio interpretację i uważam, że no ona jest absolutnie niekorzystna dla osób, które mają prawo do tego, żeby zasiłek pielęgnacyjny otrzymać. Także dlatego, że w momencie złożenia wniosku to ten organ, jako organ władczy, jako organ reprezentujący instytucje państwowe powinien powiedzieć, dostaniesz to świadczenie pielęgnacyjne pod warunkiem zawieszenia emerytury. 30 dni jest na rozpoznanie takiego wniosku, a w 30 dni można w ZUS-ie złożyć oświadczenie, można od ZUS-u uzyskać takie zaświadczenie czy też decyzję o zawieszeniu emerytury. W takim przypadku, o czym warto pamiętać, jeżeli już jest się osobą, tak, zajmującą się dorosłą osobą niepełnosprawną, powiedzmy o tych ważnych terminach, o czym należy pamiętać, żeby nie było przestoju, żebyśmy nie przegapili jakiegoś terminu, żebyśmy otrzymywali w pełni świadczenia. Jeżeli ubiegamy się, czyli ten moment, kiedy jest ten pierwszy etap na złożenie wniosku i ubiegamy się o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego w miejsce emerytury, bo dzisiaj trzeba też pamiętać, że to jest 1971 zł, a emerytury takie, które no wynikają z tych okresów składkowych, a też z niepodejmowania pracy, one nie są wypracowane i to jest istotna różnica. 800-900 zł jest takiej emerytury, czyli tak naprawdę w tym... Tak. Dokładnie, więc należy pamiętać, że w momencie złożenia wniosku już od razu dopytywać się, czy organ oczekuje zawieszenia emerytury, bo jeżeli tak jest, to wtedy należałoby uzyskać od organu wezwanie do tego, żeby taką decyzję mu przedłożyć i decyzję przedłożyć od razu, żeby nie tracić tego czasu na odwołanie, bo ten czas to jest, myślę, że absolutnie racjonalne założenie to jest 1,5 roku, więc od razu jakby zapytywać, sugerować, czy też wnosić o to, żeby uzależnić wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego od zawieszenia emerytury, bo taka jest interpretacja. Może być tak, zdarzyć się, że inny ośrodek pomocy społecznej przyjmie inną interpretację, bo wiadomo, że ten przepis jest jakby interpretowany w świetle tego, co orzeknie sąd administracyjny albo najprędzej na czele. To jest tu chyba różne, no tak? Więc właśnie, to jest jakby druga linia orzecznicza, która w ostatnim okresie się pojawiła. Nie jest wykluczone, że będzie trzecia, że będzie inny sposób orzekania, bo dalej ten przepis nie uległ zmianie,
a do kancelarii zgłaszają się takie podmioty czy stowarzyszenia, które też właśnie chcą wystąpić z inicjatywą, czy ustawodawczą, czy z inicjatywą taką procesową, żeby ewentualnie móc ujednolicić sposób orzekania o tych zasiłkach, ale już na etapie takim ustawowym, żeby nie było tutaj inna interpretacja, w innym okręgu, przed innym sądem będzie inna interpretacja, bo ludzie mają prawo wiedzieć o tym, że taki instrument prawny, ten zasiłek im przysługuje. Ale na jakich warunkach tego w tej chwili nie jesteśmy w stanie jakby jednolicie, jednoznacznie powiedzieć. Czy i gdzie szukać pomocy i informacji w tej sprawie? Bo większość osób pewnie nie wie, jak to formalnie i prawnie przeprowadzić, żeby było to sprawne rozpatrzenie sprawy na korzyść oczywiście tej osoby. Gdzie szukać pomocy? W pierwszej kolejności myślę, że w zakresie informowania organy opieki społecznej mogą co do zasady i muszą, bo tak wynika z kodeksu postępowania administracyjnego, informować o sposobach postępowania. Są na terenie Gorzowa i okolic stowarzyszenia, które zrzeszają rodziców osób niepełnosprawnych w bardzo podobnej sytuacji, więc tutaj na pewno też, ponieważ kancelaria współpracuje z jednym stowarzyszeniem, więc to, co się dzieje w stowarzyszeniu, stowarzyszenie informuje kancelarię, my z kolei informujemy o możliwościach zaskarżenia i też dostarczamy w miarę możliwości wzorów. Stowarzyszenie kieruje rodziców również do kancelarii. Można się też zwrócić do kancelarii z prośbą o pomoc. Kancelarii świadczy pomoc w zakresie zasiłków pielęgnacyjnych zawsze pro bono, bo tutaj jakby też mamy na względzie to, że te świadczenia są małe, emerytury są niewielkie, a sytuacje, w jakiej te osoby zostały postawione, sytuacja życiowa, ekonomiczna, tak naprawdę przez organy państwa jest bardzo niekorzystna, więc jakby myślę, że te trzy źródła mogą dostarczyć pomocy. Najlepiej sytuacja, łącznie. No właśnie. Sytuacja pandemiczna też tego nie sprzyja temu, więc można również nie wychodząc z domu, tak? Można zdalnie, można internetowo. Tak naprawdę wiadomo, że to postępowanie w granicach jakby zasiłku pielęgnacyjnego jest pisemne, tak? Ono się opiera na wnioskach, odwołaniach, kolejnych odwołaniach, więc to nie jest tak, że tutaj musimy się czy spotykać, czy uczestniczyć w rozprawach, bo to jest kwestia naprawdę interpretacji prawnej, a nie sytuacji życiowej, bo sytuacje życiowe tych osób są absolutnie bardzo analogiczne. Świadczenia pielęgnacyjne w ogóle dla opiekunów, czy dla samych dzieci, a także dorosłych osób niepełnosprawnych, to był także temat, którym zajmował się Rzecznik Praw Obywatelskich, jeszcze Adam Bodnar. Jak ważne było to, żeby była taka możliwość zwrócenia się w sprawie orzecznictwa do rzecznika? Moim zdaniem było to bardzo ważne i przede wszystkim to nie było tak, że mogliśmy czerpać z jakichś interpretacji czy z oficjalnych wystąpień rzecznika i tylko na to liczyć, ponieważ akurat w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego i też z doświadczenia kancelarii wynika, że w momencie prowadzenia pierwszej sprawy o ten zasiłek pielęgnacyjny szukaliśmy jakby takich oficjalnych interpretacji, w jaki sposób ten przepis można byłoby zinterpretować, taki literalnie bardzo niekorzystny. Najłatwiej jest ustawy traktować tak, jak są napisane, a nie tak, jak powinno, czy w świetle, jak powinno się traktować, jak jest celowościowo, czyli w sposób takiej wykładni, powiedzmy, bardziej korzystnej dla tych osób uprawnionych. I wówczas kancelaria znalazła takie oficjalne stanowisko rzecznika, które właśnie odwoływał się i do zasad konstytucyjnych, do tych praw obywatelskich, do równości każdego wobec prawa, że nie może być tak, że osoby, które odciążają z jednej strony państwo, ponieważ biorą na siebie kosztem swojego życia, przynajmniej zawodowego, ciężar opieki nad osobami niepełnosprawnymi, oczywiście najbliższymi, ten ciężar emocjonalny absolutnie zostawiam. Ciężar bardziej taki logistyczny, ekonomiczny, życiowy. Gdyby spoczęło to na barkach państwa, trzeba by robić to w zasadzie na zasadzie instytucjonalnej. Ta pomoc musiała być bardzo zinstytucjonalizowana i na pewno
droższa niż wypłacany zasiłek pielęgnacyjny, więc zasada równości, ta konstytucyjna, musiałaby zrównywać to, co mają osoby, które przechodzą na emeryturę w wyniku swojej życiowej pracy, a te, które jakby nie pracowały, ale rekompensowały to właśnie osobistą opieką. I mając te postulaty na względzie, rzecznik prezentował bardzo stabilne stanowisko odnoszące się właśnie do sposobu, w jaki powinien być interpretowany ten przepis artykułu 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. I odnosił się do konstytucji oraz praw obywatelskich. Dokładnie tak. I do zasad wynikających również z prawa unijnego. Zdecydowaliśmy, żeby wystąpić do rzecznika o to, żeby włączył się do tego postępowania. I tak rzeczywiście się stało. I myślę, że tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich jako instytucja, ale również jako konkretna osoba bardzo pomogła, bo pomogła przeforsować w tym, żeby ta zasada interpretacji, przynajmniej przez ten okres, kiedy on był najbardziej korzystny dla tych osób, była po prostu jednolita. Były też takie interwencje dotyczące świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych, dotyczące między innymi pobierania tego 500+, tak? Mhm. I tu też była skuteczna ingerencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Czyli dlaczego to orzecznictwo w tej akurat kwestii świadczenia pielęgnacyjnego idzie pani zdaniem w złą stronę? Moim zdaniem ono idzie w stronę bardzo wysoce sformalizowaną. Tak jak zapoznawałam się z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, tak jakby podstawowym argumentem, który jakby uzależniał prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od tego, aby zawiesić emeryturę, była ta podstawa ubezpieczenia. Czyli że sąd przyjął, że nie można być z dwóch różnych podstaw ubezpieczonym. Trudno odmówić tutaj w pewnym sensie racji, że ten argument jakoś mógł ewentualnie przemawiać za racją tego wyroku, ale dotychczasowe orzecznictwo właśnie było orzecznictwo i właśnie to stanowisko, na które ostatnio się pani powoływała, dotyczące właśnie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, ono kierowało się tymi postulatami sprawiedliwościowymi. A te postulaty sprawiedliwościowe nie mogą prowadzić do sytuacji, czyli te konstytucyjne, te wynikające z tych zasadniczych przepisów, które w państwie prawa, w tym społeczeństwie obywatelskim powinny mieć jednak nadrzędną rolę niż jakby interes tak naprawdę państwa. Więc tutaj uważam, że to orzecznictwo idzie w złą stronę właśnie ze względu na taki skrajny, zbytni formalizm jakby sposobu interpretowania tego konkretnego przepisu. I tutaj jakby w złą stronę idzie orzecznictwo, ale też sposób stosowania tych przepisów na etapie nie sądowo-administracyjnym, ale administracyjnym, uważam, że idzie jakby w innym kierunku, w gorszym kierunku, dlatego że odmawiane jest prawo właśnie do tego wyrównania. To nie wynika z wyroku sądowego. To wynika z decyzji administracyjnych i tutaj uważam, że nie gmin, tylko dokładnie gmin, miast. Gmin i miast, nie tylko formalizm, ale też fiskalizm tutaj bierze górę. Czyli krótko mówiąc, nie pobieram, więc nie muszę tym osobom po prostu płacić więcej w budżecie. Dokładnie tak, dokładnie tak. To są kwestie, wydaje mi się, bardziej związane i z budżetem, i z tym, aby im dłużej się nie wypłaca, tym wiadomo są, a poza tym, może nie tyle, ale poza tym też jest kwestia, żeby ewentualnie odpowiedzialność za sposób załatwienia konkretnej sprawy przerzucić na sądy. To co sąd? Sąd może zrobić z decyzją tyle, że ją utrzymać w mocy bądź uchylić. Jeżeli uchyla, czyli każe ponownie rozpoznać, to w uzasadnieniu takiego orzeczenia wskazuje wiążące wskazania. Czyli coś, co organ musi zrobić, bo taka jest rola sądu, żeby mu powiedzieć, wskazać, co zrobić powinien. W związku z tym, jeżeli organ ma wskazania wiążące w wyroku sądowym, to ma tak naprawdę już załatwioną sprawę. Nie musi odpowiadać czy podejmować decyzji indywidualnie, tylko niejako odwołać się do tego, że to było wiążące wskazanie sądu, to było coś, co sąd nakazał, więc to nie jest decyzja jakby samodzielna organu. I myślę, że to jest też o tyle niedobra praktyka, że przerzuca na sądownictwo, które jest, wiemy jak działa, jeśli chodzi o czas realizacji konkretnej sprawy, wiemy, że jest przeciążone i to z wielu różnych przyczyn. Decyzję, która powinna zapaść od razu w 30 dni w pierwszej instancji, bo do tego organy administracyjne w mojej ocenie są właśnie powołane.
więcej na ten temat i do tematu w ogóle będziemy wracać, i świadczeń pielęgnacyjnych, ale też świadczeń rodzinnych w naszych audycjach, a dziś gościem programu była mecenas Anna Wichlińska. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Do zobaczenia.